Nazywam się Jan Nowak, pracuję w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Analizuję dane z badań biomedycznych, zwłaszcza dotyczące aktywności genów związanych z chorobami przewodu pokarmowego i stanem zapalnym, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Zajmuję się też projektowaniem eksperymentów medycznych w bliskich temu dziedzinach. Na nieswoiste zapalenia jelit cierpi w Polsce około 100 tysięcy osób. Są to przewlekłe schorzenia dające przykre dolegliwości, takie jak biegunka, ból czy zmęczenie. Leczenie nie zawsze jest w pełni skuteczne. Żeby poprawić los chorych, potrzebujemy odpowiedzieć na pytania. Na czym polega istota choroby? Jakie są nowe sposoby, żeby ją powstrzymywać? I jak dobrać optymalne leczenie dla danego chorego? Temu ostatniemu celowi służyć może prognozowanie, przewidywanie intensywności stanu zapalnego. Są w tym pomocne analizy profilu ekspresji genów, czyli aktywności, którymi się zajmuję. Ponieważ przy obecnym stanie wiedzy uważa się, że nieswoiste zapalenia jelit są nieuleczalne, bardzo chcielibyśmy umieć przewidzieć, u jakich osób, które nie mają aktualnie stanu zapalnego, wystąpi on za chwilę. Moglibyśmy wtedy zapobiegać wystąpieniu choroby, na przykład poprzez zmianę stylu życia. Chociaż do pracy naukowej motywują mnie historie poszczególnych pacjentów, muszę przyznać, że zajmowanie się zależnościami biologicznymi jest dla mnie pasjonujące samo w sobie. Lubię analizować dane, stawiać hipotezy odnośnie istoty choroby. Teraz, kiedy dostępne są ogromne bazy danych biomedycznych i liczne narzędzia matematyczne, właściwie można by zajmować się danymi bez końca. Jest to dla mnie przyjemność, a uzyskiwane wyniki są ciekawe.